Dobra, to zaczynamy kolejny odcinek. Siema, siema. To już chyba końcówa. Atakujemy na zamek. Czy tam na młyn, czy coś. Kurwa. Się zawiesiłem. Dobra. Nie ma co przedłużać. Idziemy i atakujemy. Co tutaj jest? Geralt. Dobrze cię widzieć. Jesteś gotowy do ataku na Duntyn? Duntyn? Widzę, że masz już przygotowany plan. Wprowadzisz mnie? Cele naszej misji są dwa. Odnalezienie siostry jej miłości oraz uwolnienie ukochanej wampira. Duntyn to zespół kilku starych budynków, otoczonych wysokim murem. Centralną część zajmuje kasztel. Swego czasu został odnowiony przez starego rycerza o imieniu Roderick. Chcemy uderzyć tutaj, od strony głównej bramy i wziąć szturmem tereny przed kasztelem. Wiadomo, ilu ludzi będzie bronić Duntyn? Roderick trzyma wokół siebie niewielką drużynę rycerzy. Nie jest to armia, ale może być ich nawet kilkudziesięciu. Dodatkowo, niedawno osiadła u niego banda jakichś przyjezdnych najemników. Niewiele o nich wiemy. Łatwiej nam będzie, jeżeli uderzymy z dwóch stron. Kiedy obrońcy będą zajęci wami, ja zakradnę się na tyły Duntyn. Odnajdę dziewczynę i zadbam, by nie stała im się krzywda. Przeskoczę mur, jak tylko rozpoczniecie atak. Brzmi ryzykownie, ale wydaje mi się, że wiesz, co robisz. Nie ma co, ruszajmy. Dokładnie. Słuchajcie się Wiedźmina. Myk, 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 myk. Idzie sobie 20 ludzi, czy tam 10. Myk. Gdzie jest ten Duntyn? To nie tam, co te wampiry były? Chyba tam. Dziwne. Zobaczymy na mapce. A wampiry nie przyjdą? Szybciej! Bierzmy konie dla Roderika i wiejmy stąd! Byle tylko ci przy kasztelu wytrzymali. Nie tak szybko. Czeka was zmiana planów. Czarodziejski. Ło, ten jak pochodnia się zajął. What? Kur. Ten cały czas płonie jak pochodnia. Gdzie jest ten? A tu jest ten od kuszy. Albo zamrożonki. What ty? Dobra, ja tu mam winogrono. Już po tobie, mordeczko. Gdzie jest? Niech ja spojrzę. A, ja tutaj nigdy nie byłem chyba. Krążyłem. Tu jest jeszcze coś, co nie mogę tu wleźć. To pewnie będzie jakiś następny przystanek. Ale dobra. Roderick przysłał ich po konie. Nie mogę pozwolić mu uciec. Dokładnie. Gdzie masz jakiś prezent? No co jest? Nie mogę. Prawy przycisk myszy mi przestał działać. Może tak być. O ty, nie mogę nawet... Save'a walnąć? Fuck. Co za bieda. Oho. Chałupę mam najbardziej rozwiniętą, dzięki temu mam wszystko na plus. Książęcych nie widać na trakcie. Chyba go nie obstawili. Roderick miał rację. Uda nam się uciec. Dobra, chyba ci się nie uda. Kurwa, co to było? To nie ten miecz. What? Się chłopaki zagotowali.
Kurna, nie umiem. Już ładnie ich zdjąć. Ruszać się przy tych skrzyniach, ale ostrożnie, żeby mi żaden nie upuścił. A co to? Ktoś tu jest! Przedarli się z drugiej strony! Chodźcie! Zabić go! Dalej, chłopcy! Idź w sublimacza! Pokażę, bandyto! What? Tego najpierw zdejmę. Zostanie mi ten. O ty. Od pleców potrzeba frajera. A ten co to za niego? O ty, jak zęba wyłapał. Daruj życie, ja nic nie zrobiłem. Zadajesz się z bardzo niewłaściwymi ludźmi. Szukam kompanów Cintryjczyka. Wiedziałem, że trzeba było nie wpuszczać ich pod swój dach. Gdzie oni są teraz? W kasztelu. Szykują się do ucieczki. Jest między nimi dziewczyna o imieniu Siana? O, oczywiście, że jest. To ona mnie przekonała, żebym ich przyjął. I ściągnęła na ciebie kłopoty. Gdzie ona jest? Pakuje swoje rzeczy. Mieliśmy odjechać razem. Ale ze mnie głupiec. Wszystko bym dla niej zrobił. Gdzie ona jest? W kasztelu? Tak. Jej komnata jest w baszcie. Na samej górze. Gdzie jest porwana dziewczyna? Co? O czym ty mówisz? Nie wiem nic o żadnym porwaniu. To pewnie sprawa moich... Co ze mną będzie? I co ty zrobić? Achu, nie mam czasu. Zostawiam cię książęcej gwardii, o ile się nie wykrwawisz. Niech cię szlak. O ty kurwa. Bym cię ubił. Gdzie ty leżysz? Ech, ale jak zwykle nie można ubić. Dobra. Idziemy. Quena zarzucimy. Jak tu mam przejść? Czekajcie, jakieś mogę jady nałożyć na broń, chyba dzięki tej zbroi nowej. Można naładać do trzech różnych olejów naraz, o proszę. Siła przeciw humanoidom, pyk. Istoty, upiory, insekty, wampiry. Drakonidy, wampiry też tak za tego nałożymy. A coś się nie nałożyło. No to można na ten miecz nałożyć się pewnie przez ten inny olej. Dobra. Gruwate, przeklęte. Trupojady. Hybrydy i zwierzęta. A ten ma teraz dwie sztuki? Łatwi. Bardzo ładnie. Gdzie jest ten łucznik? Jezu. Ty, Junior. O ty kurwa, skopera. Dobra, spadaj, poszukańcy jeszcze. Jakiś wielki, żeś się zmontował i... Udajesz. Czemu nie mogę tutaj w ogóle nic zrobić? Dobra, nie mam czasu na głupoty. Bo... Jeszcze to... O ty! No dobrze, że to przeciwzwierzę. No zabij tego kundla. Już
Wszystkie. Dobra. Kundle nieżywe, czekajcie, to można może podpalić. No co to tak wolno wzrast? O jest. Jestem w czasie walki. No, powinny wybuchnąć te beczki. Coś nie chcą. Zdychaj. Coś nikogo tu nie ma i wszyscy zdechli. No, chyba że o tych mówisz. Kurwa, killer ten wiedźmin. Oho, ciekawe, kto tutaj będzie czekał na mnie. Ostatnią szansę. Poddajcie się. Cholerna suka! To ona nas to wpakowała! Zabić go! Dalej! O. Kurwa. Kto tutaj będzie? Ten i ten. Musimy dostać się do kasztelu. Zapłacą mi za wszystko. Już ci chyba zapłacili, chłopie. Kurwa. Biegnie to za mną? Kurwa, co mnie straszy, to się prze... Kurwa, wszystkich czyszczą. Dobrzy są. Jakąś dziugnę chociaż? Ot. Nie to. Czyścić ładnie mordeczki. No ale tutaj robią porządek. No co teraz? Nie spodziewałem się was tutaj. Pomyśleliśmy, że może ci się przydać mała pomoc. Wiedźminie nie ma czasu na wyjaśnienia. Gdzie jest Rena? Musimy wejść do kasztelu. Tam wszystko się wyjaśni. Chodźmy więc. Czyli ta Rena podpuściła tego wampira. Ajajaj. Pierdol będzie. Skurwysyn, ale killer. Ten jej zapachu jeszcze nie czuje. Znasz mnie, nie dałam sobie zrobić krzywdy i czekałam na ciebie. Ja nie wiedziałam, gdzie cię szukać. Grozili, że cię zabiją. Przepraszam, zawiodłem cię. Aha. To co? Została nam do znalezienia jeszcze siostra Anny Henrietty. Wiesz, gdzie jej szukać? Hmm. Po drodze spotkałem Roderika, pana Duntyn. Powiedział mi, gdzie jest Sianna. No to mów i chodźmy po nią. Szkoda czasu. Miała być w pokoju na wieży. Dokładnie w tym, w którym jesteśmy teraz. I który wcale nie wygląda na więzienną celę. I przypadkiem jest tu też karafka z winem. Zapewne kradzionym Sangreal. O co ci chodzi? Ty już dobrze wiesz. Dam ci szansę, żebyś wszystko opowiedziała sama. Nie ma czego opowiadać. Wiedźminie, o co tu chodzi? Przykro mi, Detlaf. Zostałeś oszukany. Przyjacielu,
Proszę, wysłuchaj, co Geralt ma do powiedzenia. Nigdy nie było żadnego porwania. Ona upozorowała je, żeby tobą manipulować. Kłamiesz! Próbujesz nas poróżnić! Czekaj! Pozwól mu mówić. Nie było żadnych szantażystów. Ona wszystko zaplanowała i to na jej życzenie zabiłeś tych ludzi. To niemożliwe. Przykro mi, Detlaf. Byłeś tylko częścią jej planu. Jeżeli tego nie zrobisz, zrównam Beauclair z ziemią. Przysięgam. Będę na ciebie czekał. Odleciał? Nie chciał postąpić pochopnie. Chciał ochłonąć. Myślisz, że spełni tę groźbę? Nie wiem. Kiedy wpada w furię, jest nieprzewidywalny. Pójdę do niego. Co proszę? Po tym jak... Nie znacie Detlafa tak dobrze jak ja. Jeżeli go nie posłucham, on naprawdę jest gotów zniszczyć miasto. I ma moc, by to zrobić. Teraz ruszyło cię sumienie? Lepiej późno niż wcale, prawda? O Boże. Cóż, rzeczywiście wygląda to na najlepsze wyjście. Co ona tam z tyłu trzyma? Wasza miłość, musimy działać ostrożnie. Gwardziści widzieli wampiry. Potwory wciąż mogą gdzieś tu być. Wampiry czy nie? Gdzieś tu jest moja siostra. Szukajcie jej. Wasza miłość, to... Siana. A jednak to ty, siostrzyczko, coś ty się wplątała. Teraz się mną przejmujesz? Naprawdę? Ja rozumiem, że czujesz do mnie żal, ale obiecuję ci, że wyjaśnimy sobie wszystkie sprawy z przeszłości. Jeszcze o tym porozmawiamy. Kapitanie, odprowadź Sianę do pałacu. Zajmę się nią, jak tylko wrócimy. Rozkaz, wasza miłość. Tego ubije ta Siena. A tobie, Wiedźminie, należą się podziękowania. Nie mogę uwierzyć, że moja siostra była tak blisko. Roderick z Duntyn odpowie za zdradę i współpracę z szantażystami. To nie była zdrada, tylko naiwność. Roderick dał się omotać i słono za to zapłacił. Omotać? Komu? Twojej siostrze. To ona przekonała go, by przyjął do siebie tych bandytów. Odkryliśmy, że to Syjana szantażowała wampira. I to ona zleciła mu zabicie tych ludzi. Co? Co to za brednie? Ona jest jego zaginioną ukochaną. Upozorowała swoje własne porwanie, żeby zmusić go do posłuszeństwa. On był tylko narzędziem. To Siana stoi za całą intrygą. Pomyliliście się. To nie może być prawda. Wasza miłość, znam tego wampira. Jak to znasz? Kim on jest? To Detlaf. Ten sam Detlaf, który jeszcze niedawno siedział ze mną przy jednym stole i opowiadał o Nazairze? Jest coś jeszcze, o czym zapomnieliście mi powiedzieć?
Może pod Gorgoną mieszka smok? Albo ktoś jeszcze tutaj jest wampirem? Gdzie on jest teraz? Czeka nas Jan. Jeżeli w wyznaczonym czasie nie przyjdzie się z nim spotkać, zniszczy Buckler. Śmiał nam grozić? Wasza miłość, mamy 3 dni, żeby przyprowadzić mu Syjanę. Ani słowa. Macie 3 dni, ale na to, żeby przynieść mi jego głowę. Koniec z tajemnicami i z pomaganiem wampirom. Chcę tego, za co zapłaciłam. Głowy bestii. Ajajaj, to się porobiło. No i co my teraz możemy zrobić, chłopie? Myślisz, że księżna już ochłonęła? Wątpię. Ona łatwo nie zapomina. Zwłaszcza ludzi. Tak. No, ale ja przyznam, że Detlaf zachował się wysoce niestosownie. Denerwujesz się? Czym? Niech no pomyślę. Wracasz z łowów z pustymi rękoma, bez trofeum, bez dalszego tropu. Cóż, zdarza się. Zwłaszcza jeśli potwór, którego śledzę, umie zamienić się w mgłę. A jak zwykle reagują zleceniodawcy, kiedy zawodzisz ich oczekiwania? Zależy od stanu. Chłopi wyklinają, mieszczanie żądają zwrotu zaliczki, z kolei szlachta szczuje psami. A władcy? Zwykle grożą szafotem. Jaśnie oświecona, oczekuję waszmościów. Wasza miłość, lud domaga się kary. Syjana dopuściła się tak straszliwych zbrodni, że nie chciałbym... Jeszcze słowo, Palmerin, a to ja dopuszczę się straszliwej zbrodni. Na tobie! Powtarzam po raz ostatni. Syjana odpowiada za śmierć wielu osób, owszem. Ale jest też moją siostrą. Ze względu na więzy krwi i dawne czasy, nie pozwolę, żeby ją zlinczowano. Obawiam się, jaśnie oświecona, że gmin może powstać. Ruszą na więzienie z pochodniami. A niech sobie ruszają. Nie znajdą jej tam. Syjana jest w bezpiecznym miejscu. I będzie tam oczekiwać na proces. Póki nie pozbędziemy się tego przeklętego wampira. Po waszych minach wnoszę, że ten moment jeszcze nie nadszedł. Zrobiliśmy, co mogliśmy, ale... Moja cierpliwość się wyczerpała, Geralt. Gdzie on jest? Gdzie Detlaf? Nie wiem. Trop się urwał. Tylko tyle masz do powiedzenia? Szanuję czas waszej miłości, więc mówię jak jest. Prawie jak Max Kolonko. Wiecie jak to przebiega? Wielki łowczy spuszcza psy ze smyczy i one raz, dwa podejmują trop i prowadzą nagonkę na zwierzynę. Ty, Wiedźminie, miałeś tydzień. Pomoc moich rycerzy. I przez ten tydzień nie osiągnąłeś absolutnie nic. Zaczynam myśleć, że mój wyżeł lepiej by sobie z tym poradził. Pierdol się. Jednakowoż pozwolę sobie zauważyć, że istnieje subtelna różnica między wampirem wyższym a zwierzyną łowną. Pierdol staro. Doprawdy? To tak jak między nieudanym żartem a obrazą majestatu. Więc uważnie dobieraj słowa. No dobrze. A teraz do rzeczy. Czy ustaliliście cokolwiek? Wygląda na to, wasza miłość, że Syjana wykorzystywała nieświadomego niczego Detlafa do mordowania rycerzy, którzy wywieźli ją na wygnanie. Mamy podstawy, by sądzić. Ach.
Wasza miłość! Wampiry! Co? No mówże! Wampiry zaatakowały miasto! Kapitan de la Tour broni placu koło przystani! Ale ogromne straty w ludziach! Zaraza! Co tu się oddziaływuje? Skoro ten cały Detlaf chce wojnę, to będzie ją miał. Geralt, do roboty. Tym razem nie chcę słyszeć żadnych wymówek. A ty, Palmerin. O, Palmerin już zdechł. Wyprowadźcie ją stąd. A, jest Palmerin. Ten jak se maszeruje na Bruksę. Czekajcie, czekajcie. Gwiazda tańcząca, księżycowy pył. Kurwa. A może rzucę? Czekajcie. Inwentora, bo mi się zbroja zepsuła. Jak nigdy się nie psuła, tak teraz się zesrała. Cztery, 12. To jeszcze jedno i będzie gites. Jak teraz? Pięknie. Rękawice pięknie. No. 80. To 15. Dobra, to jeszcze jedno. 95. 89. Buty chyba 83, to będą 98. Tu powinna być stówka. I na rękawicach też powinna być stówka. Dobra, broń, myk. Tu zwierzęta, jakieś to, to, to. Kurde, mało tych mi zostało, tych cudaków. No to będzie długo, będzie zabawa, coś czuję, 95. Tu 62. Czeladnicza. Dobra. Tu już jest spoko, a tu jest jeszcze 95. Ale dobra, tutaj użyjemy jakichś jeszcze jadów, ją poczęstujemy. Jadem wisielców. No ty kurde, nie można. Przeciwko zwierzętom. Można, no to już jakiś będzie. Chyba to to. Upiory jeszcze dorzucimy. Mieszanka wybuchowa. A niech ma. Gdzie jest ta Brooks? Y. A ty gwiazdo, widziałeś jak się załatwili? O ty. Kurwa, coraz mocniejsze te wariaty. Dobra. Gin. Syjana nie stawiła się na spotkanie. I proszę, Detlaf nie żartował. Nie. I my też musimy porozmawiać na poważnie. Tym razem sprawy zaszły za daleko. Regis, wspomniałeś, że istnieje jakiś sposób na wywabienie Detlafa, ale nie chciałeś go do tej pory stosować, bo jest ponoć zbyt niebezpieczny. Tak się wyraziłem? Wybacz, w takim razie wprowadziłem cię w błąd. Słowo niebezpieczny jest bowiem w tym przypadku skandalicznym niedoszacowaniem. Proszę, skończ już ten wewnętrzny monolog i po prostu powiedz mi, jak zmusić Detlafa do spotkania, dobrze? Chwila. Widzisz, Geralt, chciałbym, żebyś wpierw rozważył alternatywę. Możesz przecież spełnić żądanie Detlafa,
i uwolnić Sianę. Myślisz, że Detlaf wciąż wierzy w niewinność Siany? Myślę, że musi coś podejrzewać. Próbuje zrozumieć, co się stało. I naprawdę jest gotów z tego powodu wydać wojnę całemu księstwu? Cóż, umiar nie jest jego mocną stroną. Spróbuj mnie przekonać do tego pomysłu. Czemu powinienem uwolnić Janę? Ja wiem, że ciężko w to teraz uwierzyć. Detlaf naprawdę nie jest zły, tylko impulsywny. Wystarczy, żeby się z nią spotkał, żeby porozmawiali, a odstąpi od miasta. Ja się może z tobą zgodzę. Ale Anna Henrietta już pewnie nie. Zauważ, że nie proponuję, żebyśmy prosili ją o pozwolenie. A co jeśli spotkanie pójdzie nie po twojej myśli? Jeśli dojdzie do walki, możesz zagwarantować, że Sianie nic się nie stanie? Wydaje mi się wysoce nieprawdopodobne. Nie proszę cię o wywód z probabilistyki, tylko o prostą odpowiedź, tak czy nie. Ręczę, że nie spadnie jej włos z głowy. Mam wiele obiekcji wobec tego planu. Między innymi taką, że nawet nie wiemy, gdzie Siana jest przetrzymywana. Słyszałeś, księżna mówiła, że w więzieniu jej nie ma. Wymówki, przyjacielu. Jestem pewien, że jeśli tylko zechcesz, znajdziesz ją bez problemu. W sumie można by porozmawiać z Damienem. Księżna trzyma go blisko siebie, może coś wie. A? Widzisz? Wiedziałem, że coś wymyślisz. Mam nadzieję, że udało mi się rozwiać twoje wątpliwości. Powoli, jeszcze nie skończyliśmy rozmawiać. To jak można wywabić Detlafa? Krwią dziewicy? Widzisz, gdzieś w okolicy żyje jeden z ukrytych, pradawny, potężny wampir, o mocy wielokrotnie przewyższającej wampira wyższego. No i? Tu są, to terytorium ukrytego. Każdy z nas jest mu winien posłuszeństwo tak długo, jak tu przebywa. Wystarczy więc jedno jego słowo, a Detlaf powinien stawić się we wskazanym miejscu. To jak miałbym przekonać tego ukrytego, żeby wezwał Detlafa? Najpierw dobrze byłoby go znaleźć. Ukryty nie zadaje się z przyjezdnymi, o ile nie musi. Ale miejscowi, na przykład taka Oriana. Domyśliłem się. Dobrze, powiedzmy, żeby mnie do niego skierowała. Co dalej? Nie wiem. Trzeba będzie improwizować. Krótko mówiąc, mam do wyboru ulec szantażyście, albo z nim walczyć. Znasz moje zdanie. Jeśli uwolnimy Syjanę i doprowadzimy do jej spotkania z Detlafem, jest jakaś szansa, że wszyscy wyjdą z tego żywi. Regis, wybacz, że stawiam cię w takiej sytuacji, ale muszę wiedzieć. Jeśli jednak postanowię walczyć z Detlafem, po czyjej staniesz stronie? Jeśli uznasz, że te sprawy trzeba rozwiązać mieczem, nie stanę ci na drodze. Doceniam. Taką mam nadzieję. A teraz powiedz proszę, co zamierzasz? Nie wiem. Muszę się jeszcze zastanowić. Rozumiem. To nie jest łatwy wybór. Pozwól, że zostawię cię samego i zejdę do miasta. Nie mogę przerwać tej rzezi, ale spróbuję chociaż ograniczyć liczbę ofiar. Kiedy podejmiesz już jakąś decyzję, dowiesz się czegoś, szepnij słówko ptakom. Znajdę cię. Ej. No i co ja tu mogę teraz robić? Gdzie jest ta królowa? Tutaj gdzieś stoi?
za nasze czyny. Miasta królowa. A pójdę. Miasto płonie, pójdę się pierdolę spać. Sobie pomyślała, zobaczę jak to wygląda jeszcze z góry. Ten burdel. Chyba niczym. No dobra, srebrnym mieczem jakby co. Musi chciał wiedzieć. A można się przespać? A co, poczekamy do rana. O ty, nie można tego zrobić. Jak będę siedział, a godziny nie ma pokazane. Czyli tu nic się nie da zdziałać. No, mordeczko. Przydałeś mi się, dzięki. Sto 70 metrów. Ulubieniec księżnej pani. Tfu. Tutaj też coś wyskoczy. Ech. Ja tu mam iść. To jest wyjście chyba. No co? Ale killer ten miecz. Też go dostałem od pani jeziora. Też niszczyciel jest dobry. Czekajcie. Inwentory. Tu jest postać. Mapa, zadania. No tutaj weźmiemy alchemię, przejdziemy, może coś można tutaj nowego w tym nowym drzewie. Obrażenia z kuszy są zwiększone, a szanse na krytyczne trafienie. Kurwa. Nie, to jest mistrzostwo. No to tego to bym musiał najpierw to wejść. Nie mam nawet tylu punktów umiejętności, żeby to aktywować. To też bym sobie aktywował. Ale to mi nic nie daje, jest takim wrażeniem krytyczne. A tu co jest? Mniejsze otrzymanie uprawiał. Maksymalnie 45. Też nie mogę tego aktywować. Tego nie mogę, tego nie. Jedynie co, to mogę. Gówniane te drzewa na końcu tej partii. Można to dopiero rozdać. Dobra. To nic, na razie kończymy, bo już jest 12, jutro do poznania jadę. Cześć, za uwagę, dziękuję i do zobaczenia. Pa.